Czy chciałbyś umieć... tak? So Może po prostu chcesz bardzo dobrze opanować umiejętność zapamiętywania długiej, krótkiej serii liczb? Chciałbyś zostać takim hakerem pamięci? Do nagrania tego filmu zachęciła mnie Magda poprzez swoje pytanie. Na temat zapamiętywania liczb dziesiętnych. Magda, z góry ci mówię, pod koniec tego tutoriala właśnie taka wskazówka w tym temacie się znajduje. Gdybyś miała dodatkowe pytania, albo gdybyś ty, drogi widzą miał jakiekolwiek nowe pytania po tym filmie, pisz śmiało w komentarzu. A dla ciebie, Magda, oczywiście za to piękne pytanie leci serduszko. Tutorial jest trochę długi, dlatego zachęcam cię do tego, żebyś nalał sobie kawy, herbaty. Kondensowałem całą wiedzę, jaką miałem w ogóle zamiar podzielić na trzy części, w taką jedną, zwartą Całość. Mam nadzieję, że wyszło sensownie i komunikat jest raczej jasny. Nie przedłużając, zapraszam Cię do oglądania. Żeby dobrze zapamiętać liczbę, potrzebujemy konwersji. Cyfry na obraz. Dopiero wtedy jesteśmy w stanie ułożyć bardzo solidne skojarzenie, które w pamięci odtworzy nam potrzebną liczbę albo zestawienie różnych cyfr. W jaki sposób robią to na przykład sportowcy pamięciowi? Sportowcy pamięciowi mają taki długi ciąg, na przykład liczby pi. I budują obraz na takiej zasadzie, że już w jednej Scence, którą możemy umieścić przy stacji w Pałacu Pamięci, kodują sobie, powiedzmy, jedną liczbę dwucyfrową, drugą liczbę dwucyfrową i trzecią liczbę dwucyfrową. Przy czym pierwszą reprezentuje postać, drugą reprezentuje jakaś czynność, którą ta postać wykonuje, a trzecią reprezentuje rzecz. Wobec czego mamy taki miks? Postać wykonuje jakąś czynność z jakąś rzeczą, i to jest przy pierwszej stacji, na przykład w Pałacu Pamięci. Nawiasem mówiąc, jeżeli nie wiesz, czym jest Pałac Pamięci, odsyłam Cię do mojego filmu, w którym tłumaczę, jak go budować po raz pierwszy. Zobaczmy zatem na przykładzie. Tutaj 95 może być właśnie osobą, 77 ma jakieś skojarzenie z akcją. A 81 nam reprezentuje obiekt. I sportowcy pamięciowi mają już z góry gotowe obrazy do każdej z tych liczb. Także od razu, jak mają w głowie jakąś zabawną sytuację, to ta, ta sytuacja przypomina im o osobie, która odtwarza liczbę 95, o czynności, która odtwarza 77, o obiekcie, który odtwarza właśnie 81. I jeżeli już, powiedzmy, zakończą sobie tę scenę, to mają, powiedzmy, sześciocyfrową liczbę zapamiętaną i potem, jak chcą zapamiętać kolejny ciąg, to idą od nowa. Znowu stacja druga, mamy osoba, akcja, obiekt. Stacja trzecia, osoba, akcja, obiekt. I wówczas mielibyśmy 3 razy 6, no to mamy 18 cyfr już zapamiętanych, na podstawie samych trzech stacji w Pałacu Pamięci. Jest to imponujący wynik. Oczywiście my aż takich dużych liczb na co dzień może wcale nie potrzebujemy, ale takie krótsze również fajnie zapamiętuje się tym sposobem. Zobaczmy to sobie jeszcze na takim podsumowaniu krótkim. Mamy właśnie na przykład 9 85, 77, 81 i to jest konwertowane jako jeden obraz. Tak samo jest 85, 77, 80. Następnie tę jednostkę skojarzenia, ten obraz implementujemy w Pałacu Pamięci przy konkretnych stacjach z naszego zbudowanego właśnie pałacu. Jedna liczba może reprezentować trzy wartości, czyli na przykład tej, tej liczby 95 z góry przyporządkowujemy. Postać, czynność i rzecz. I teraz, w zależności w jakiej ona jest kolejności, taką wartość jej przypisujemy. Jeżeli 95 byłaby drugą liczbą dwucyfrową, to dostałaby wartość akcji. Jeżeli byłaby na trzeciej pozycji, dostałaby wartość rzeczy. Jak na pierwszej, tak samo jak widziałaś na poprzednim przykładzie, byłaby osobą, bo PAO tak właśnie tutaj funkcjonuje, że pierwsza pozycja to jest. Osoba, druga to jest jakaś czynność, a trzecia to jest rzecz. I dla przykładu taką sceną mógłby być na przykład Roger Federer, który uderza rakietą tenisową. To jest trzeba mieć na uwadze, że fajnie, jak te postaci są sławne, jakieś takie od razu budzące emocje, skojarzenia. Uderza, no bo to jest czynność związana z. Panem Federerem. On jest tenisistą, więc uderza piłkę na przykład. Też mogłaby być rzecz piłka, ale tutaj akurat postanowiłem, że bardziej unikalną rzeczą dla tenisisty jest rakieta tenisowa, no bo piłkę też może mieć na przykład Messi jako piłkarz, a piłkę może mieć Jordan jako zawodnik koszykówki, prawda? Zatem tego Rogera Federera, który uderza rakietą tenisową, zamieniamy sobie w jedną liczbę, która na stałe wpisuje się w nasze zestawienie wszystkich liczb. I jeżeli liczba, która związała nam się z tymi trzema wartościami występuje w pierwszej pozycji. Dla przypomnienia jest to postać, dla drugiej jest to czynność i dla trzeciej jest to rzecz. Czyli powiedzmy, że tutaj mielibyśmy Roger Federer, tutaj mielibyśmy e, uderza, a tutaj mielibyśmy rakieta tenisowa. Spróbujmy na przykładzie znowu sportowym, bo tutaj bardzo łatwo skojarzenia z tego tytułu, że zawodnicy piłkarscy na przykład zazwyczaj, no faktycznie zawsze mają numer na koszulce. I oczywiście numerem 10 łatwo sobie zapamiętamy, że może być Leo Messi, ponieważ z takim numerem właśnie gra w Barcelonie, więc mamy tutaj postać do dziesiątki, Leo Messi. Jeżeli chodzi o czynność Leo Messiego, no to czynnością jest oczywiście kopanie. A że kopie piłka to oczywiście obiektem charakterystycznym dla Leo Messiego może być właśnie piłka. Zatem liczba 10 reprezentuje nam Leo Messi, kopanie i piłka. 85 to jest data 1985 związana z tym, że powstała gra Super Mario Bros. Mario to jest ten taki wesoły hydraulik, który skacze dla kogoś, kto nie wie, w takiej platformówce e, 2D. 85 możemy sobie skonwertować na postać Mario. Jeżeli chodzi o czynność związaną z Mario, to możemy sobie dopisać, że skacze, no bo platformówka, skakanie i tak dalej. A jeżeli chodzi o przedmiot, którym Mario się posługuje, no to mogły być jakieś cegły, jakieś klocki, skorupy tych wszystkich przeciwników na planszce. Najbardziej charakterystyczną dla mnie rzeczą byłaby wobec Mario rura, do której często wchodzi jak się na przykład kończy poziom albo wchodzi się w bonusowy level. Zatem do 85 jako obiekt kojarzy sobie rurę. Jako przykład sześciocyfrowy 10-10-10. Nasz obraz wyglądałby następująco: Leo Messi kopie piłkę. A co jeśli byśmy dodali na pozycję numer 3 85? No to widzimy, że wchodzi zasada PAO. Jeżeli skojarzenie do naszej 85 jest na trzeciej pozycji, to odtwarzamy sobie z niej obiekt. Czyli teraz mamy Leo Messi kopię rurę. Bo z 85 kojarzymy sobie trzy wartości. I teraz, w zależności od tego, na jakiej pozycji jest 85, taką wartość sobie odtwarzamy. A że jest na trzeciej, odtwarzamy trzecią wartość, którą jest obiekt dla 85, czyli rura. A jeżeli 85 wskoczy nam na drugą pozycję, no to odtwarzamy z niej oczywiście czynność. Czyli jest 10, 85, 85. Czyli Leo Messi skacze na rurę albo skacze do rury to już w zależności od tego, co podpowiada Ci wyobraźnia. Jeżeli chodzi o takie zestawienie jak 85, 85, 85, no to mamy dosłownie trzy takie wartości 85 koło siebie, czyli możemy sobie standardowo zobaczyć, jak PAO wygląda. Na takim przykładzie bardzo prostym, czyli 85 to jest postać Mario, drugi 85 to jest wartość druga dla 85, czyli czynność skacze do, i trzecią wartością jest obiekt dla 85, czyli rury. Weźmy sobie teraz 10. Pomiędzy osiemdziesiątki piątki, no to wartość druga dla dziesiątki to jest kopanie, więc Mario kopie rurę. Jeżeli trzecia wartość dla dziesiątki tutaj powstanie, to będzie piłka, czyli Mario skacze na piłce. Mam nadzieję, że te dwa przykłady zobrazowały ci, jak powinno właśnie w praktyce działać PAO. I oczywiście na końcu, na końcu układanki, wszystko zamieszczamy w Pałacu Pamięci. To jest taki prowizoryczny pałac. Wyobraźmy sobie, że tym kółeczkiem jest na przykład jakiś stolik, a tym prostokątem na przykład łóżko. Zatem mamy taką liczbę do zapamiętania jak 85, 85, 10, 10, 10, 85. Rozbijamy sobie to standardowo na przyjaźniejsze dla mózgu zestawienia, czyli mamy 85, 85, 10, 10, 10, 85. Pierwszy obraz to jest wartość a, drugi to wartość b, załóżmy sobie coś takiego. I teraz implementujemy to właśnie do Pałacu Pamięci. Zatem przy stoliku albo na stoliku, jak wolisz, mamy 85, 85, 10. Zatem jaki to jest obraz? Mario skacze na piłce i dzieje się to na stoliku. Na tym stoliku tutaj, który widzisz. Przy um, łóżku albo na łóżku, ponownie jak wolisz, mamy obraz do 10, 10, 85, czyli Leo Messi. Kopię rurę, tak by wynikało z naszego układu liczbowego. I te obrazy. Zbudowane w tym Pałacu Pamięci. Gdy odtworzysz je sobie w głowie, nie patrząc się na ten schemat, myślisz sobie, co było przy stacji, przy stoliku. A Mario skacze na piłce. Ok, czyli 85 Mario, 85 skacze na, i piłce to była dziesiątka. 85, 85, 10. I teraz przypominasz sobie stację drugą, czyli B. I tam mieliśmy obraz, że Leo Messi kopie rurę. Czyli 10, 10. 85. Suma summarum jesteśmy w stanie z głowy odtworzyć e, bardzo długą liczbę, bo aż 85, 85, 10, 10, 10, 85. Tak właśnie działa magia PAO, um, i to właśnie pokazuje, że nie trzeba być jakimś iluzjonistą, czy mieć super budowy mózgu, aby dokonywać rzeczy Wielkich, tak to nazwijmy, no bo zapamiętywanie tego typu ciągu liczbowego jest imponujące, jak widzimy, że ludzie są w stanie odtwarzać bezbłędnie z pamięci na przykład ciąg liczby pi. W jaki sposób zamieniać takie pojedyncze cyfry na obrazy? Generalnie ja stosuję coś takiego, że od 0 do 9 tworzę obrazy na podstawie pierwszych skojarzeń i weźmy pod uwagę na przykład jedynkę. Jedynka kojarzy mi się automatycznie myślę sobie jedynka to widzę formuła 1. Kto się wiąże z formułą 1? Robert Kubica. Dlatego wiem, że bolid formuły 1 to może być dla mnie już rzecz, Robert Kubica to może być dla mnie postać, a co się robi bolidem formuły 1? Jeździ się. Więc Robert Kubica jeździć i formuła 1 to są dla mnie PAO do jedynki. Jeżeli chodzi o dziewiątkę Dziewiątka to jest dla mnie taki obraz, który mówi mi o jakimś baloniku. I ja teraz podam przykład bardzo indywidualny, ale to też właśnie jest bardzo ważne, że podkreślam to, że indywidualne, bowiem Ty też musisz mieć swoje indywidualne przykłady. Zauważysz ogromną różnicę między Twoimi własnymi przykładami, a używaniem gotowców, z jakichś podręczników czy z internetu lepiej stawiać na swoje obrazy. Dla mnie dziewiątką może być balonik. Zatem możemy sobie wyobrazić na przykład kubusia puchatka, który tam jakiś balonik trzyma. I powiedzmy, że kubuś puchatek trzyma balonik, i też byśmy mieli fajne PIO. Ale dla mnie, indywidualnym przykładem dziewiątki jako balonika, to jest taka okładka płyty rapera, który nazywa się VNM. VNM miał taką um, płytę o nazwie Attention Dreams Coming True, i na tej płycie właśnie był taki balon. Bardzo fajna okładka i to mi się kojarzy z vnm więc dziewiątka przypomniała mi o postaci VNM-a i teraz idąc tym łańcuchem mówię sobie co mi się wiąże z vnm jako czynność. VNM może oczywiście rapować, więc mamy rapuje, a do czego rapuje VNM? Do mikrofonu, więc... Postać to jest VNM, akcja rapuje, a rzecz to jest mikrofon. I teraz y, zobaczmy sobie ósemkę. Ósemka dla mnie, taka kopnięta, kojarzy się z nieskończonością. Z nieskończonością kojarzy mi się wampir, który żyje jakby jest nieśmiertelny, więc żyje w nieskończoność, tak? Powiedzmy tak w cudzysłowie dużym. Ale pamiętaj, że najlepiej, gdy postaci nie są generyczne. Coś, co ja lubię mówić na takim przykładzie, lepiej zapamiętać sobie konkretnego kota twojego sąsiada, na przykład o imieniu Puszek, niż kota z encyklopedii dla zwierząt, wokół którego ty nie masz żadnych uczuć, tak, żadnych skojarzeń. Dlatego konkretny wampir dla mnie to może być na przykład Drakula bo to jest taka konkretna, filmowa postać. Co może robić Drakula? Drakula jako wampir może na przykład gryźć, może też pić, wiadomo, krew. Natomiast wydaje mi się, że gryzie to będzie w miarę obrazowe skojarzenie. Wiadomo, że też te skojarzenia najlepiej, jak są bardzo, bardzo obrazowe. I dla mnie taką rzeczą, obiektem związanym z wampirem może być na przykład kieł, jakieś kły wampira mogą być, ale kły... Jak sobie ułożymy w interakcje z innymi postaciami, czynnościami, mogą nie być już takie bardzo spójne. Więc myślę, że tutaj lepiej pasowałby na przykład czosnek. Czyli wampir gryzie czosnek na przykład, żeby przekonać się, czy <gryzie> dzięki temu faktycznie cokolwiek się stanie, czy może to jest mit, że czosnek na wampiry działa. I jak mamy taką liczbę jak 819, no to na pojedynczych cyfrach możemy sobie oczywiście zrobić to samo, co wcześniej. Ósemka jest na pierwszej pozycji, więc myślimy sobie, jaka jest pierwsza wartość do ósemki w mojej bazie PAO. No pierwsza wa wartość dla ósemki to jest Drakula. Dla jedynki drugą wartością jaką jest, czyli czynnością dla jedynki co jest? No dla jedynki czynnością jest jeździć, bo, bo tam był, pamiętacie, Robert Kubica, prawda? Czyli jeździ ten formuł 1, więc dla, drugą wartością jest jeździć. Dla dziewiątki tutaj wartością trzecią jest mikrofon. Czyli mamy Dracula jeździ na mikrofonie. I moglibyśmy sobie wyobrazić przy pierwszej stacji w Pałacu Pamięci, że właśnie Drakula jeździ na jakimś ogromnym mikrofonie, na przykład ślizga się na nim, czy coś tam robi jakieś triki. To będzie bardzo charakterystyczne, absurdalne i, i takie ciekawe dla pamięci, żeby to sobie zakodować. A z tego właśnie otworzymy sobie 819. I to jest pierwszy poziom budowania skojarzeń, czyli. Wartości od 0 do 9. Jest to dużo prostsze niż układanie wartości do większych liczb, dlatego że wystarczy faktycznie po pierwszym skojarzeniu dojść sobie łańcuchem do tego, jaka postać mi się z tym kojarzy, jaka czynność, albo jaka rzecz, w zależności od tego, co nam podpowie pierwsze skojarzenie. Jaki jest poziom drugi? Poziom drugi to ustalenie sobie zakresu. Obrazów od 00 do 99. I teraz Mistrzowie Pamięciowi mają już, powiedzmy, gotowe Excel z takimi właśnie obrazami dla 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, aż do 99. I do każdej tej pozycji mają unikalną postać, unikalną czynność i unikalną rzecz, bo to jest też ważne, pamiętaj, to się nie może powtarzać. Każda rzecz musi być unikalna w tym Excelu. I nie każę ci robić sobie Excela i budować w nim wszystkich obrazów od 00 do 99, bo wierzę, że od razu wszystkich nie będziesz potrzebował, a w sporcie pamięciowym pewnie udziału nie bierzesz, jest taka szansa. A jeżeli bierzesz, to oczywiście Cię zachęcam do tego, ale prawdopodobnie już dawno to znasz. Zachęcam Cię do tego, żeby wykonać takie trzy kroki. Pierwszy krok to jest to jest wypisanie sobie właśnie tych wartości od 00 do 99. Ja mam takiego specjalnego Excel'a, w którym sobie wypisałem to 00 do 99. Wspierasz to właśnie takie, takimi trzema kolumnami pod tytułem postać, czynność, obiekt albo postać, czynność, rzecz, jak wolisz. I zastanów się, czy od razu automatycznie budzi się w tobie jakiekolwiek skojarzenie na myśl o liczbie z zakresu od 00 do 99. Moje podpowiedzi. Na przykład 07 to może być James Bond od razu, tak? Na przykład 21 to jest liczba, która występuje w blackjacku, więc możesz sobie skojarzyć kogoś, kto regularnie uprawia jakiś hazard, na przykład jakiś sławny pokerzysta. Jeżeli chodzi o wartości typu 95, no to może masz jakąś koleżankę, kolegę, który ma akurat taki rocznik i tobie to się zakodowało, albo rocznik twojego taty, twojej mamy, kogoś z rodziny, kto od razu wejdzie ci w pamięć, gdy sobie taką liczbę przy Przypomnisz. Mogą być daty, jak w przypadku Mario, powstanie jakiejś gry i, i postać związana z tą grą i czynność związana z tą postacią, tak? Można iść tego typu kluczem. Bardzo do tego zachęcam, bo, bo to jest fajna gra skojarzeń. Przy okazji przypominamy sobie wiele rzeczy z naszego życia. Bardzo fajne doświadczenie. A co gdy się zdarzy, że no zabraknie nam tych skojarzeń, że okaże się, że jest dużo liczb? których nie potrafimy zagospodarować obrazem z naszego doświadczenia, w takiej sytuacji z pomocą przychodzą nam dwa systemy mnemoniczne. Pierwszy z nich jest bardzo popularny, nazywa się Główny System Pamięciowy. Drugi z nich to system Dominika O'Briana. Ja osobiście korzystam z systemu Dominika O'Briana, bo jest dla mnie dużo bardziej prosty, przejrzysty. Nie mam z nim jakiegoś większego problemu. Zauważ, że jest naprawdę bardzo transparentny. Chodzi tutaj o to, że kodujemy sobie cyfry na litery, czyli 0 będzie literką O, 1 to A, 2 to B, 3 to C, tak jak w alfabecie, poza przypadkiem szóstki, która daje nam eskę. E, oraz e, właśnie tego zera, które daje nam O i dziewiątki, które daje nam N, ale to też łatwo zapamiętać, no bo szóstka jest na S, więc. Tutaj wszystko pasuje. Dziewiątka to akurat z angielskiego było nine, więc wiadomo, że chodzi o n. A zero kształtem przypomina o, więc tutaj wszystko jest jasne i klarowne. W mojej ocenie ten system jest dużo prostszy po prostu niż główny system pamięciowy. Idąc teraz dalej, co robimy z takimi literkami? Gdy na przykład mamy wiedzę, że jedynka to literka A, a szóstka to literka S, to budujemy z nich inicjały. Jakiejś sławnej postaci. Czyli dwuliczbowa wartość będzie reprezentowała nam inicjały, na przykład 16 AS. A jaka jest sławna postać dla liter AS? Arnold Schwarzenegger. I teraz myślimy sobie, jaka jest czynność i rzecz, z którą Arnold Schwarzenegger może być związany. No, oczywiście, może to być na, na przykład wyciskanie, czyli rzecz, która się odbywa na siłowni, prawda? Rzeczą może być w tym przypadku sztanga, handel albo inny element, który możemy na tej siłowni faktycznie podnosić, wyciskać, coś z nim robić. Weźmy sobie kolejny przykład. Dwójka według systemu Dominika O'Briana to jest B, Zero to jest O, więc 20 to jest B.O. I dlatego tego zestawu liter możemy sobie stworzyć oczywiście postać Barack Obama. A co może robić charakterystycznego Barack Obama? Na przykład podpisuje, a jaka rzecz? Może jakaś konkretna ustawa, jakiś dokument, z którym kojarzysz sobie pana prezydenta Baracka Obama. I połączmy sobie teraz znowu te wszystkie obrazy w jakąś liczbę. Ja tutaj wybrałem 16201. Załóżmy, że chcemy coś takiego zapamiętać. Już ci pokazuje, co możemy z tym zrobić. Możemy sobie teraz wybrać, czy chcemy, chcemy otworzyć sobie obraz z jednej cyfry, czy z dwóch, ponieważ mamy już. Dwa poziomy ze sobą. Jesteśmy na poziomie pierwszym, gdzie potrafimy cyfrę pojedynczą zamienić na obraz, ale mamy też poziom drugi, czyli potrafimy dwucyfrowe liczby zamieniać na obrazy. I jeżeli trafi nam się liczba pięciocyfrowa, to możemy sobie żonglować jak nam wygodniej. Zatem ja tutaj dla przykładu pokazuję. Szesnastka może nam tworzyć obraz Arnold Schwarzenegger, dwudziestka to może być pan prezydent Barack Obama, druga pozycja to będzie podpisuje, prawda, bo dla dwudziestki druga wartość. To jest podpisuje, a jedynka, jak pamiętasz z poprzednich slajdów, to jest jako trzecia wartość Bolit Formuły 1, bo to była wartość związana z Robertem Kubicą, z jeżdżeniem, a trzecią pozycją był Bolit Formuły 1. 16201 daje nam obraz: Arnold Schwarzenegger podpisuje bolid Formuły 1, i to moglibyśmy sobie umieścić wokół naszej stacji w Pałacu Pamięci. Załóżmy, że mamy liczbę 81616. Taką liczbę możemy sobie na przykład teraz wybrać, że chcemy ósemkę otworzyć samą, a 16 16 jako dwie liczby, jako dwie cyfry na przykład, tak? Więc ósemeczka to może być Drakula, 16 to był nasz Arnold, a jaka jest czynność związana z 16? No to jest wyciskanie. 16 jako wartość w postaci rzeczy to była sztanga, więc Drakula wyciska sztangę przy stacji numer 2. I w ten sposób możemy sobie właśnie zapamiętać dwie liczby pięciocyfrowe. Tak mniej więcej prezentuje się metoda PAO, do czego zachęcam to do stworzenia sobie właśnie Excela, w którym zanotujesz sobie od 0 do 99, przy okazji jeszcze uwzględniając wartości 00, 01, 02 itd. I jeżeli będziesz miał gotowe obrazy, to uwierz mi, że z czasem, z praktyką, to się samo będzie narzucało. Mam nadzieję, że nie wydaje ci się to karkołomne, bo w praktyce jest to bardzo proste. Wystarczy, że nauczysz się 3, 4, 5 przykładów, stworzysz sobie przykładowe liczby, jakie mógłbyś dzięki nim zapamiętać. I potem otworzysz sobie z pamięci, czy to faktycznie działa. Jak się okaże, że jest efekt wow, że tych pięć obrazów weszło fajnie w nawyk, to potem cała reszta pójdzie Ci dużo przyjemniej, dużo prościej. I tutaj chciałbym się odnieść w tym momencie tego poradnika, tego tutoriala do tego, o co pytała Magda. Magda pytała się, jak zapamiętywać liczby dziesiętne. Myślę, że to jest fajny przykład, który też należy omówić. Zatem liczba dziesiętna charakteryzuje się tym, że ma taki rozdzielacz w postaci przecinka, w postaci kropki. I jak z tym, w cudzysłowie, dealować? No w taki sposób, że robimy dokładnie to samo, co z cyframi. Czyli przypisujemy skojarzenie w postaci osoby, czynności i rzeczy do przecinka albo do kropki, w zależności od tego, jakim symbolem się posługujesz. Myślimy sobie, to nam się kojarzy z przecinkiem. Przecinek ma w sobie taki członek jak przecin, przecin, przecinanie. Czynność mi się kojarzy jako przecinanie. Od razu mi się pojawia pierwsza myśl przecinanie a kto mi się sławny kojarzy z przecinaniem? No, dla mnie z przecinaniem osobiście kojarzy się postać Wolwerina. To jest postać takiego mutanta z serii X-Men, seria Marvela. I Wolwerin przecinał swoimi pazurami różne rzeczy, prawda? Zatem Wolwerin jest postacią do przecinka. Do Drugą wartością jest czynność przecinać, a trzecią Charakterystyczny dla Wolverina szpony, na przykład 1,20, taka wartość powiedzmy 1,20 mg czegoś, no to będzie nasz Robert Kubica i teraz przecina, bo mamy przecinek, prawda? I możemy sobie zrobić ustawę, bo 20 to była wartość przypisana do Baracka Obamy. Podpisywania i ustawy, a że jest trzecią wartością w, w, z kolei, no to mamy ustawę. Czyli mamy obraz do Pałacu Pamięci. Robert Kubica przecina ustawę. I w ten sposób możesz zapamiętywać, droga Magdo, drogi widzu, możesz zapamiętywać e, właśnie wartości z przecinkami. Dokładnie tę samą zasadę możesz zastosować w przypadku ukośnika, gdy masz na przykład e, numer mieszkania i Numer domu, albo jakaś, jakaś inna wartość, typu myślnik, typu paragraf, gdy masz jakiś zapis prawny, typu jeszcze kropka, typu jakaś inna wartość, która występuje regularnie, a trzeba sobie ją zapamiętać. Zatem nie jest to skomplikowane, bo wystarczy po prostu ułożyć sobie skojarzenia do tych wartości, z czym nam się kojarzy ukośnik, z czym nam się kojarzy paragraf, z czym nam się kojarzy wizualnie jakiś symbol. I wtedy operujemy na tym dokładnie w ten sam sposób jak właśnie z cyframi. Zauważ, że metodę PAO sportowcy pamięciowi wykorzystują również w przypadku zapamiętywania układów tali kart. Zatem oni tam też pewne regularne symbole muszą przetwarzać sobie na skojarzenia i myślę, że to działa w bardzo podobny sposób i możesz to wykorzystać w swoim praktycznym zastosowaniu, jakie potrzebujesz na studiach, w pracy czy w życiu codziennym. Właśnie w ten sposób proponuję zapamiętywanie liczb. Po czasie obrazy zaczynają pojawiać się same. Jest to dużo prostsze niż się wydaje na początku. Zaufaj mi, jak dasz sobie szansę, dasz sobie czas, zrobisz to małymi krokami, to wyjdzie ci to naprawdę na dobre i może być bardzo użyteczne. Zachęcam Cię do wyrażenia opinii w komentarzu, do zaproponowania kolejnego tematu. Jestem do Twojej dyspozycji.